Mamy tutaj dwie miski pełne codziennych oraz niecodziennych owoców. Proszę bardzo, tu jest twoja miska. Dziękuję. Tu jest natomiast moja miska. Kto szybciej zje owoce ze swojej miski, wygrywa. Jak zwykle w całości będzie nam przeszkadzać bądź pomagać koło fortuny, które będziemy sobie kręcić co dwie minuty. Subskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli jesteście nowi, żeby żadne filmy was nie ominęły. Dalej 50% z was tego czerwonego przycisku tam na dole nie zmieniło na szary. Dlatego sprawdź koniecznie, czy subskrybujesz ten kanał. 25 tysięcy łap w górę i nagrywamy kolejny odcinek z naszymi ogromnymi miskami. Skipper, czy ty możesz zejść ze stołu? Dziękuję. W kole fortuny też mamy pomoc psów, także będzie dzisiaj ciekawie. Niektóre z tych owoców są pokrojone, żeby zmieściło się ich więcej w misce, niektóre są w całości, jak na przykład to coś. Jestem mega tego ciekaw. Mamy oczywiście noże, łyżki, widelce, żeby było łatwiej, bo niektóre owoce trzeba jeść sztućcami. Wszystko jasne. Musimy jeść owoce. Zaczynamy. Ja połowę z tych owoców nie jadłam. Ja też nie, w ogóle, no mówię, mamy tutaj dziwne owoce. Wiesz, kiedy ja sobie jadłam mandarynkę? Tata mi kiedyś płacił. Naprawdę? Za to, że wypakowałam mandarynkę i ja zatykałam nos i miałam trochę wymiotu. Ola, to jest taki niejadek, także no. Będzie ciekawie. Czas start. No ja zjadę sobie arbuzika na początek. Generalnie jest zima. I niektóre te owoce są takie... Właśnie nie wiem, czy ten arbuz jest dobry. Mam nadzieję, że jest. On był w lodówce. Dlatego on też ma trochę inną konsystencję. No zepsuty jest, nie? Chyba nie jest dobry. No. To wiesz co, arbuza odrzućmy. Mamy tylko po trzy kawałki tego arbuza, ale nie ma co. Tak mi się wydawało, jak go kroiłam, że on jest niedobry właśnie. To, że odjęliśmy arbuza, w sumie niewiele nam zmieni, bo arbuz jest wodnisty i prawie niekaloryczny. Także ten dobry jest, zaczynam jeść, bo ja gadam, a... jest pyszny. A kwaśna. O nie. Jesteśmy bez śniadania jak coś, bo uznaliśmy, że owoce są dobrym śniadaniem. Kto pierwszy kręci? Jest tylko pomarańczowe owoce. Idealnie. Akurat jem sobie mandaryneczkę. Ja ogólnie jutro idę do endokrynologa, czyli do lekarza od tarczycy, i ta pani też jest dietetykiem i ona będzie ustawiać mi dietę pod moją chorobę. Ona kazała mi przez ostatni tydzień zapisywać, co jem. I co ja mam mi napisać? Zjadłam 5 kilo owoców na śniadanie. Teraz tak, jak nam się wylosuje kolor, to liczy się skórka. Dlatego też ja mam pomarańczowy, zaliczamy tylko pomarańcz. A on jest taki pomarańczowy beżowy w środku. Tak? A no to nie. A nie? Ja nie pamiętam, co to jest. To jest nektarynka, chyba czy to jest nektarynka. Morela? Nigdy nie jadłam tego. Serio, nigdy tego nie jadłaś? To jest takie z włoskami. Można skórę, no widzisz, jest pomarańczowe. Ale dobre to jest. Tak? Pyszny owoc. Nie jadłam tego nigdy, serio. Ja rzadko kiedy. No a teraz ja kręcę. Zamień się miską z przeciwnikiem. Ale tym też nie, to nie, to już mam... Nie, no to co już mamy na talerzu, to ustalmy, że mamy na talerzu. I będziemy sobie pogryzionego owoca przekazywać przecież. Dawno nie jedliśmy owoców. W takich ilościach? Nie. To ile to jest pestek w tych winogronach? Zielonych będzie mniej. Dobrze się czuję póki co. Taki świeży. No, to jest fajny odcinek. To zaliczamy już jako zjedzone, bo tu już jest pestka. Chyba już nie ma jak się wgryźć. Mamy truskawki pojedyncze. Nie, no to takie brzydkie odrzucaj, no. Mamy pojedyncze truskawki. Udało się wyrwać gdzieś tam paczkę truskawek. Ale ta paczka była taka, że połowa truskawek była do wyrzucenia. Byłem ciekaw, jak smakują, ale jest dobra. Dobra, jabłuszko, mam nadzieję, że wziąłem twarde. Tak. Mamusia zawsze kazała odkrajać końcówkę banana. Tak, jak najbardziej. Kręcimy kółeczkiem, widzowie. Nie jedz. A szkoda, bo jestem głodny i mi się dobrze je. A wymieszałam smaki. Ten banan jest taki bez smaku. Przez to, że jadłam przed chwilą słodkie. Pokaż dla widza, jak jest banana. Serio? No lajka widzowie stawiam. Teraz się stresuję i będę jadł tak. Widziałem takiego TikToka raz, jak pani jadła banana. Miał 2 miliony lajków. Nie wiem czemu. Przydałby się jakiś jogurcik, takiego... Ja nie lubię akurat jogurtu naturalnego. Tak fajnie załagodził te owoce. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli macie jakieś inne pomysły ze zdrową żywnością, co możemy nagrać ciekawego. Wiem, co możemy nagrać. Lajka zostawcie. No. Dobre, co? No. Wszystkie zjedzone owoce liczą się podwójnie przez najbliższe 2 minuty. A to tego nie jem. Czy jak to zjem, to się liczy banan podwójnie? No nie, no bo nie masz więcej banana. No jest takie, które masz podwójnie. Dobra, to jest winogrona. Ja w tym czasie widzę kolejną mandarynkę sobie opierdzielę. Ale nie chcę odrzucać banan, a jabłka. No to trudno, no to nie odrzucaj, nie musisz sobie zaliczyć. A odrzucasz już sobie, dobra? Git. No powiem ci, że minęło 10 minut, a te miski są dalej pełne. Ma jeszcze 7 sekund, dawaj. Wiem. A teraz speeda włączyłaś. Włączyłam, nie dam rady. Czyli 4 winogrona, jedno jabłko. Zjedz jednego owoca z ostrym sosem. Serio, ty masz takie te? Tak, tylko nie przyniosłem ostrego sosu, idę po ostry sos. Tym owocem dobrym do ostrego sosu myślę, że będzie winogrono, moi kochani widzowie. Tak więc bierzemy winogronko. Owoce na palcu, a tu capi. Lejemy na ostry sosik. Ja spróbuję kiwi zjeść. Zdrówka. Słyszę. Ja bym od razu puknę. A to jest chyba niedobre. O! O fuu, to śmierdzi, chce się czuć w nosie tą ostrość. Wiesz co? A nie wiem, czy on nie jest zepsuty, Paweł. Trochę już leży, co? 28 października 2022. No, weź to wyrzuć.
będę tego wyrzucał. A, 22. 22. No i nie widać, co wykręciłaś. No i to ty jak ja to pokażę robisz? Dla widza. Jest tylko czerwone owoce. Dobra, truskawka. Fajna truskawka. Dobra, co ja bym sobie wziął? Nie, no ja muszę to spróbować. No to trzeba obrać z tego, nie? No wiem, że to trzeba obrać z tej twardej skóry na pewno. No i mam wiedzieć, że tutaj też jest jakaś skóra, ta biała. No i tak to się je. Co to jest? Tak to wygląda, no. Patrz, jak to dziwnie wygląda w środku. Ja. Okej, okay, co to jest za owoc w ogóle? Pomelo. Ty. Dobra? Pyszniutkie. Bałem się tego, ale jest bardzo dobre. Mój tata uwielbia. Po chwili jak grapefruit, ma trochę gorzkości w sobie, ale jest słodziutkie na początku. Jest tylko czerwone owoce, no ja dopiero co pomelo wyciągnąłem. To ja w takim razie jem jabłko. A jak to się w ogóle nazywa? Coś na K. To samo jest ostre. Kiwano. To jest ogórek. I to się... Ogórek? Mhm. I to się normalnie ubiera ze skóry i je po prostu? Truskaweczki teraz. Ile czasu zostało? 3 sekundy, idealnie. To ty kręć, a ja potem jem moje pomelo. Nie jedz. Ej, to mogę sobie sobie przygotować wszystkie całe owoce. Pomelo możesz sobie na przykład przygotować. Bez kitu. A? Ogólnie lecimy równo. Ciężko powiedzieć na aktualny moment, jak to wydaje wygląda. Wydaje mi się, że jest mniej więcej porówno. Trochę już jestem najedzona i mi się nie chce jeść. Jak ty się czujesz? Dobrze, jestem cały czas głodny jakby, nie? Kiwi też nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam. Naprawdę ty nie jesz takich rzeczy totalnie? Nie. Ja byłam za dzieciaka niejadkiem. Ja na początku jadłam wszystko, potem przestałam. Dalej jesteś niejadkiem. I rodzice mnie nie zmuszali do tego, żebym jadła. Jak nie miałam ochoty, to po prostu nie jadłam. I dopiero teraz, jak już jestem dorosła, to poznaję wszystkie smaki. No ma to swoje plusy, bo poznajesz teraz smaki. Poznawanie czegoś nowego jest fajne, ale ma to duże minusy. Ale no Paweł dzieci powinni jeść takie rzeczy. Dużo nauczył, nie? Jak najbardziej. Pomelo musi leżeć u nas w domu. Tak? 100%. Tak, to jest u mojej mamy jest kto raz kręci? Ty. Ja. Znowu jedz tylko czerwone owoce. Dobra, ja jem mandarynkę. Nikt nie ma jeszcze odrzuć, nie? Nie. Ale w sumie ja idealnie zjadłem pomelo. Zaraz zaliczysz mi to? Tu jest no tylko tak. Gruba skóra, tu jest to. Tak. Dobra jest mandarynka. Co ty nie powiesz? Tata kiedyś chciał mi zapłacić 20 funtów i ja nie zjadłam. 20 funtów, rozumiesz to? Do tej pory ta to przeżywa, więc za to masz teraz mi zapłacić, zjadą. Ja pobieram prowizję za zmuszenie jej. Czy ja tu w ogóle mam coś czerwonego? Jeszcze to? Nie, to nie. To jest czerwone. No. To jest granat. Ja go lubię, jak jest dodatkiem do dań. Ale słodkie. Ma taką skórkę jak mandarynka w środku. Oddaj pieskom kawałek owoca. O, fajno. My naszym psom regularnie dajemy jabłuszka. Dobrze jest psom wprowadzić do diety gruszkę i ewentualnie banana. Także to są trzy owoce, które będziemy im dawać. Proszę, Riko. Riko, ty zjesz czy nie? To jest jabłko. No właśnie, jak on delikatnie wziął. Skipper już pogryzł, połknął. Skipper już połknął. A nie wiem, czy Riko zje, bo Riko ogólnie nie lubi mokrych takich rzeczy. O, Skipper go Skipper mu zabierze pewnie, ale Riko to puszce. Zjedz jednego owoca z sosem. Kto to dodał na koło fortuny? Biorę mojego owoca. Ja nie chcę tego jeść, bo gra się pojechać do babci na święta. Jest sosik. Ty też tak masz, że... Zjedz owoca, czy słodkiego. Granat. Chcesz? Masz mandarynkę. Ona jest słodka. Jeszcze jedno? Nie, ja sobie po prostu te wszystkie kulki naraz do gęby włożę. No bo nie wiem, jak się zabrać za ten owoc. Nie, Paweł. Dlaczego dajesz takie rzeczy? No weź sobie taką kropeczkę. Taką kropeczkę ci dam. I git. Smacznego. Dostałaś malutko tego. Usuwaj to z koła. Dobra, raz zjadłeś, to mogę usunąć. Muszę jakiś odrzut dodać dodatkowe. Bez kitu żadne odrzut na się nie trafia. Powiedz tak, z tym to się będziesz tyle bawić, już 4 minuty nad tym siedzę. Ja czekam, aż będzie odrzut. Ej! I możesz to odrzucić w całości. Właśnie, kto teraz kręci? Ty. Wszystkie zjedzone owoce liczą się podwójnie. Let's go! To odrzuć, bo jest jakieś niedobre. Ja wyzeruję wszystkie winogrona, bo winogrona się je na S. Ja nie wiem, jak ty mogłaś tyle czasu winogrona. A czy ja mogę jeść swoje rzeczy? Tak. Ja sobie zjem kiwi. To możesz odrzucić? Ej, dobry jest kiwi. Bardzo dobra jest. Dobra, 4 sekundy, nie zdążę nic więcej. Wszystkie winogrona zjedzone, wracamy do naszego granata. Jest tylko zielone owoce. O, no to idealnie kiwi. Uporałem się z tym granatem. Mam go tu i jeszcze trochę na talerzu, przynajmniej jeść. Najgorsze jest to, że to jest takie twarde. Uwierz mi, że w dużej ilości to nie jest dobre. Może dlatego to dodajemy jako dodatek. Ma to sens. Nie, muszę sobie przerwę od tego zrobić. Tego się nie da jeść. Wracam do mojego pomelo. Oddaj jeden owoc przeciwnikowi. Banana musisz mi dać.
Spoko, masz. Nie mam ochoty na banana. Ale mogę ci tego granata oddać. Bo to jest dziwne, że to jest wodniste, twarde, a chce ci się strasznie pić, jak to jesz. Zostało ci ogólnie mało rzeczy. Bardzo mało. Dobra, że zostały takie pojedyncze, a to za, ja już tego nie wiem. Już mam dosyć. Biorę coś kwaśnego, kiwi. Jest tylko zielone. Szczerze, ja nie mam ochoty już na te owoce. Nie, ja idę umyć ręce na pewno. Zielone to ja sobie zjem gruszkę. A jak kiwi ci smakowało w ogóle? Spoko jest. Jest tylko czerwone owoce. Są jakieś jabłka na dnie. W ogóle porównajcie sobie miski. Tak wygląda moja, a Oli wygląda tak. No bo ty szybciej jesz. Nie no, ja nadrobiłem winogronami bardzo dużo. Teraz ja? Mhm. Jakiś odrzut może? Oddaj pierwszą kawałek owoca. Daj Riku gruszkę. Super masz? Rikuś masz. Riku zobacz, zostawmy nawet jabłko. Teraz zjadł. Nie, nie zje. Nie zje. Masz jabłko od brata. Brat, nie chcesz? Masz, on próbuje, to tak lekko próbuje się przekonać. Nie no, zjadł, bo wiedział, że skipper przyjdzie, dlatego zjadł. Wygląda jakby jadł za karę. Czy muszę jeść zielonych, nie? Nie, a ja nie muszę jeść czerwonych. Dlatego też ja bym spróbował to. Jest miękki taki w środku. On jest jak ogórek. Fuj! Ja mam to zjeść? Patrzcie, jak to wygląda, w ogóle nieapetycznie. No, smakuje trochę jak ogórek, taki kwaśniejszy, ale to jest tyle... Właśnie nie. Nazwę kiwano podano mu w Nowej Zelandii. Pochodzi ona od słów kiwi i banan, gdyż przypomina pod względem smaku i aromatu te owoce. Ale czujesz dyskomfort, co? Straszny dyskomfort. Jest tylko czerwone owoce. To niestety moje kiwiano, czy jak to się nazywa, muszę zostawić. Nie mam co jeść. Nie no, jest trochę jabłka jeszcze. A, nie mówiliśmy, ale te wszystkie owoce były dokładnie umyte, jak coś przerzucałem tej miski, nie? Tak. Wszystkie skórki i tak dalej, wszystko było wypucowane. Mi się już kleja w aparat. Mi się już powoli nie chce, ale dobiegam do końca. Gorzej, jak będzie jakieś zamieszanie z przeciwnikiem, to ja wtedy rezygnuję, nie? Ja naprawdę się poddam. Zamieś się miską z przeciwnikiem. To zostaje! Ciapie! Kończymy to! Posmakuj jeszcze dla widza. Jak taka galareta trochę. No, smakuje jak galareta. Smacznego. Dobra, zjem coś, co jest pyszne. To jest chyba jeden z najlepszych owoców tutaj. A twarda jest skóra? Skóra jest miękka, owoc sam sobie jest trochę twardawy. Jest tylko pomarańczowe owoce. Pierwszy raz smakuje. Biskwinie morale albo nektarynka. Nie wiemy, co to jest. To z włoskami. Nie smakuje mi. O! Jest tylko czerwone owoce. Tam już nie ma czerwonych. Chyba nic. To nie wiem. Ja sobie obieram wszystkie owoce, żeby były już gotowe. A się okaże, że będzie zamień się. Tylko czerwone owoce. Ale to się cię uczepiło, co? Strasznie. Jabłuszko. Jabłuszko jest pyszne. Możemy się zamienić, chcesz? Możesz jeść moją molerę na starynkę. No dobra, to biorę kawałek tego. A, truskawki ty masz jeszcze. Ja się z chęcią zjem. Nie, no nie mogę na to patrzeć. Owoce są fajne, ale nic nie jest dobre w tak dużych ilościach. Oddaj jeden owoc przeciwnikowi. Co to będzie? Może moja brzoskwinia? Dzięki za twoją pitch. Spoko. Uwaga, uwaga. Wszystkie owoce liczą się podwójnie, jakby... Mam to gdzieś. Nie mam siły już jej wpychać owoców. Takie już ponad godzinne śniadanie owocowe. Już się nie chce. Gdyby nie to pomelo, to byś finiszowała, co prawda? Tam jeszcze wisi marakuja. Zakręć kółkiem swym. Kręcę kółkiem swym. What? Nie! Wypadł z tym pomelo! To pomelo se w tyłek wstać! Oj, tak widzowie! Plan życia jest taki. Tam jest odrzuć dwa owoce, nie? Chyba w kole. Które nikomuś jeszcze nie trafiło przez cały film, pierwszy raz. Ej, nie ma tego! Ja to usunąłem z koła, dlatego cię nie trafiło! Co za typ w ogóle? I teraz sobie daj i on sobie wykręci to! Ale w ogóle pierwszą gruszkę, wszystkie gruszki mi wyjadłaś. No bo nie miałam co innego jeść. Teraz ja kręcę. Patrz, teraz będzie odłóż dwa, 100% się to wykręci! Nie, no jest, nie jest tylko pomarańczowe owoce. Mam mandarynkę, także se opierdzielę mandarynkę. Obraną jeszcze, wszystko masz ubrane. Dziękuję bardzo, kochanie. My jedziemy zaraz do babci na obiad. Jest drugi dzień świąt, ja tego obiadu nie zjem. Schabowego bym zjadła. Ja odrzucam kimono i odrzucam granatora. Aż mogę jeść zwykłe. Mi tak naprawdę są kawałek gruszki. Jedno winogrono malutkie się uchowało. A tutaj granat jeszcze leży na swoim talerzu. Chodzi ci o te resztki? Aha. Nie no, już daj sobie spokój z tymi resztkami. Czy jest wygraną? Ustalmy, że wygraną dzisiaj jest pizza wieczorem.
dwa ostatnie owoce, które mi zostały. Marakuja i to coś. No weź chociaż otwórz to marakuję. To jest leciutkie takie, tam coś pływa w środku. Jak w to się dziwnie wbija nóż. Jakbyś chleb kroiła. No po chwili jest gorzkie pomelo. O fuj! Znaczy z wyglądu, nie? Bo pewnie jest z pyszne. Wyglądu, w smaku pewnie jest dobre, tak, z wyglądu jest okropne. Było tyle od odłóż dwa owoce. Jest oddaj pieskom owoce, ale ja nie mam jakiego im dać. Ale jesteśmy oboje przy końcówce. Czuję się mega dobrze po tym odcinku. Tak, też czuję się bardzo dobrze, ale już najgorszy, napchany. Najgorszy i siku były, mi się chce. Najgorsze były pierniki. Z tych odcinków chyba tak. Chyba pierniki były najgorsze. Co prawda żelek też był tragiczny. Jest tylko zielone owoce. Ja nic nie jem. To co, nic nie jemy teraz przez dwie minuty? No to po prostu je zakręcę. Wszystkie zjedzone owoce liczą się podwójnie. O, to dawaj. A, no, masz. Ja mam kręcić? No kręć, no co, no będziemy się jeść i nie jeść? Ja mogę jeść jabłko. Oddaj pieskom kawałek. No to nie będę ich budzić, no. No dobra, nie budź ich. Nara, odłóż sobie dwa owoce. Piąteczka. Subskrybujcie kanał, widzimy się niebawem za dwa dni. Nasze Instagramy, lajka zostawcie, trzymajcie się, pa, cześć.